mieliśmy kilka dni temu rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu i współczesnej, bo też się wiele, wiele dzieje. Czy obserwowałeś poprzez internet różnego rodzaju uroczystości, obchody, wspomnienia ludobójstwa dokonanego na Polakach przez szowinistów ukraińskich i jak oceniasz te obchody w tym roku? No nie tylko przez internet, dlatego że organizatorzy wielu z nich kontaktowali się ze mną przez powiernictwo okresowe, w części przynajmniej tych obchodów uczestniczyliśmy, nasi działacze krajowi tam byli obecni w wielu miejscach. Ja muszę powiedzieć tak, że to, co jest budujące, najpierw ta dobra wiadomość, budujące jest to, że ta społeczna strona obchodów, ten element oddolny jak najbardziej sprawdził się, pokazał swoją determinację, pokazał swoje zdyscyplinowanie, zorganizowanie, nieuleganie prowokacjom, niepoddanie się zastraszeniu. To wszystko dało znakomite efekty. Ta ilość i różnorodność imprez, to były marsze, msze, wieczornice, konferencje naukowe, wystawy, to naprawdę robi wrażenie. Muszę powiedzieć, że w tym roku, w tym takim szczególnie trudnym roku przecież, pod to ogromną presją medialno-polityczną ze strony i władz pisowskich, i tej pseudoopozycji liberalnej, i tej ogromnego no, takiego nastawienia społecznego, prawda, że no teraz o Wołyniu nie, teraz o rzezi wojskiej nie, teraz o ofiarach nie, teraz trzeba kochać tam Mariupol i kochać Azowowców. No, szef Ruchu Narodowego nazwał wspominanie Wołynia jeszcze 4 miesiące temu, nazwał to skurwysyństwem. No. Jak tak, można w dzisiejszych, w tym roku wspominać Wołyń? To skurwysyństwo. No. Tak, a potem nagle postanowił się na tym przejechać, prawda, i zdobyć parę procent głosów, prawda. No, także śledźcie państwo, co tam panowie Winnicki i tam i Bostak i inni mówią, bo oni są w środę za rzezią wołyńską, w piątek przeciw, a w sobotę pójdą złożyć kwiatki Banderze, także to naprawdę ciężko nadążyć za nimi, co oni tam znowu wymyślili. Nie zdziwiliby mnie żadnym swoim posunięciem, więc tutaj margines zaufania został całkowicie przez tych panów wypełniony i zużyty. Powiem tak, posłużyło też tym obchodom wyraźnie, że zostały w jakiejś tam mierze osierocone przez władze państwowe. Znaczy, oczywiście gdzieniegdzie samorządy się zachowały przyzwoicie, niektóre oddziały IPN-u zachowały się oczywiście jak najbardziej w porządku, partycypowały w tym minimalnie, tylko czasami moderując lub próbując wpłynąć w linii polityki rządowej, ale generalnie nie utrudniając przynajmniej kresowianom życia. Natomiast fakt, że ogólnie rzecz biorąc atmosfera władz państwowych była na nie wobec obchodów, wobec faktu, że premier Morawiecki swoim zwyczajem nie skorzystał z okazji, żeby zamilknąć, tylko opowiadał bzdury ahistoryczne i apolityczne również rzeczy, antypolityczne, jeśli chodzi o sprawy polskie, no to wszystko razem spowodowało, że ta bariera między sztampą państwową, a oddolnym entuzjazmem i zaangażowaniem społecznym ruchu kresowego tylko pomogła. Oczywiście to nie zwalniało nas od obserwowania tego co i słuchania tego, co rząd wygadywał. No muszę powiedzieć, że widzieliście państwo to bombardowanie na przykład, że no, skandalem samym w sobie było na przykład takie skumulowanie, prawda? Najpierw była próba stwierdzenia, że w jakiś sposób, no nie wiem, rozładowuje problem rzezi wołyńskiej obława augustowska, jakby ofiary stalinowskie, ofiary bolszewickie w jakiś sposób równoważyły ofiary banderowskie. No tak nie wolno rozumować. Musimy pamiętać o ofiarach niemieckich, o ofiarach sowieckich i ofiarach banderowskich. To chyba oczywiste dla każdego patrioty. To nie jest tak, że jedne znoszą drugie. Wspominamy 600 ofiar obławy augustowskiej, wspominamy te 2000 wywiezionych, ale pamiętamy o 200 tysiącach zamordowanych na Wołyniu i w Małopolsce. No, to chyba oczywiste, jedno i drugie. Innym skandalem było to, co triumfowano zwłaszcza od strony tej demoliberalnej, ale poniekąd także przecież pisowskiej, bo pamiętajmy, że czyim dzieckiem jest przecież Jedwabne? Nie tylko Kwaśniewskiego i demoliberałów, ale Lecha Kaczyńskiego, tego, który wstrzymał ekshumację. I zestawiliście państwo te dwa elementy, prawda? Za rzeź wołyńską zdaniem Morawieckiego odpowiadają Niemcy, ale za Jedwabne Polacy. No, jak
jakiej trzeba bezczelności, no, jakiej trzeba ahistorycznej łobuzerstwa, żeby takie rzeczy opowiadać w zestawieniu kilku dni. Ludobójstwo, którego się dopuścili banderowcy, ukraińscy nacjonaliści, to wina Niemców, ale niemiecki atak na Jedwabne i zbrodnie w Jedwabnym, to jest wina Polaków. No przecież to jest skandal takie rzeczy opowiadać publicznie i to mówi premier rządu Rzeczpospolitej. No przecież to jest absolutnie, absolutna zdrada interesu narodowego, a przy okazji obraza inteligencji Polaków. I wreszcie trzeci element, który warto podkreślić związany z obchodami wojskowymi, to oczywiście to, co się działo na Ukrainie. I to, co się nie stało, bo wmawiano Polakom, że będą jakieś przeprosiny. No, słyszeliście państwo jakieś, prawda? No, podobno było planowane jakieś oświadczenie co najmniej prezydenta. Tak, tak. A było jakieś takie coś dziwnego z MSZ-u, że tam wspólna zaduma tam nad tam zmarłymi podczas wydarzeń. No, ktoś umarł pewnie, nie wiem, na tuberkulozę, prawda, na Wołyniu i teraz to smutne, prawda? No nie, no skandal po prostu, skandal, kolejny skandal. Ale to, co się wydarzyło, też jest ciekawe, dlatego że nagrodą pocieszenia miała być dla Polaków ta ustawa o statusie Polaka, prawda, na Ukrainie, specjalnym statusie Polaków na Ukrainie. Bębniono o tym w telewizjach strasznie. Nie przeprosili, ale za to dali nie wiadomo jakie przywileje. Czy państwo słuchali uważnie, co oni tam opowiadali? Rękę w górę, z tych, co oglądają. Ile osób jedzie teraz na studia do Charkowa? Już, zgłaszać się. Tylko nie pchać się, nie wszyscy naraz. Nie? Nie? Nie ma chętnych? A ile osób teraz jedzie od razu do Kijowa po zasiłek? Bo tam będą dawać, prawda? Zasiłki będą dawać, tak? No ale niektórzy jadą odbudowywać Donbas. Więc odbudowywanie Donbasu dla Kijowa może być trochę utrudnione. Tak, tak. Zaraz po skończeniu studiów w Charkowie weźmiemy te zasiłki i pojedziemy odbudowywać Donbas. Tak, tak. Na pewno tak właśnie będzie. Sam prezydent Zełenski nam to obiecał, więc tak musi być. Premier Morawiecki, we dwóch wiarygodnych, takich porządnych polityków narodowych, na pewno tak, tak, to musi tak już być. No ludzie, no jaja sobie z nas robią, no robią sobie z nas bezczelne jaja, plują w oczy, my mówimy, że deszcz pada. No po co to zrobili? Z dwóch powodów. Po pierwsze, żeby nikt nie zapytał o te przywileje dla 4 milionów przesiedleńców do Polski, ukraińskich przesiedleńców do Polski, bo zawsze się zapytamy, dlaczego mają darmowe przejazdy, dlaczego mają ulgi podatkowe. Już nie mają darmowych przejazdów. Gdzie niegdzie jeszcze mają. Niektóre samorządy utrzymały. Nie, dlaczego mogą jeździć samochodami bez badań? Dlaczego mogą mieć prawo jazdy kupione na bazarze? Dlaczego dostają polskie zasiłki oni, a nie my ukraińskie? To będziemy słyszeć, no jak to, ale przecież Polacy na Ukrainie tak samo. Jacy Polacy? W tej ustawie nie ma nic o polskiej mniejszości na Ukrainie. Tam mieszka 2 miliony Polaków, którzy w dalszym ciągu nie mają praw językowych. Jakich Polaków? Kilkanaście milionów ludzi. Ja mam u siebie 12 tysięcy wniosków polskich mieszkańców Kresów, którzy nie mogą się dobić odszkodowanie za mienie tam pozostawione. Słowa o nich nie ma w tej ustawie. No, to są prawa dla Polaków? To jest bezczelność i śmianie się Polakom w twarz. Ale co tam jest? Jedna rzecz jest. Polacy będą zakładać spółki. To znaczy polskie spółki będą działać na Ukrainie na prawach ukraińskich. Proszę państwa, polskie spółki? Jesteście pewni, że polskie spółki? Czy zarejestrowane w Polsce? Coca-Cola Poland to też jest polska spółka, prawda? Mamy to ćwiczone w marketach. Tam też wszystkie towary są polskie, tylko przypadkiem znaczki mają niemieckie albo produkowane są w Holandii czy w Hiszpanii, prawda? To jest ustawa, która ma ułatwić przeniesienie na Ukrainę niemieckich, holenderskich i innych montowni czy zakładów, które założą u nas nasi brytyjscy kochani sojusznicy, zapewne z udziałem jakichś tam polskich szabezgojów, którzy tam będą, prawda, dawać do tego nazwiska, firmę i regony. To jest ustawa deindustrializacji Polski, wprowadzenia Ukrainy jako konkurenta dla tych resztek gospodarki polskiej. To samo przecież robią z polskim rolnictwem. Co nam oplatali? Jak to będziemy zarabiać kokosy na handlowaniu ukraińskim zbożem tam z Afryką, tak? Ukraińskie zboże do Polski wjechało, za chwilę żniwa,
a zboże nie wyjechało. Przecież my nie mamy infrastruktury do eksportu tego. Nie będziemy wysyłać tego za morza, bo u nas nie ma tak do tego żadnych instrumentów technicznych. Nie ma nawet gdzie tego magazynować inaczej niż w tych elewatorach, które powinny być puste o tej porze roku i czekać na skup polskiego zboża. Wykańcza się polskie rolnictwo, szykuje się deindustrializację Polski i wszystko pod to, aby w Ukropolinie to Ukr był tym silniejszym czynnikiem, a Polak jak zawsze dał się ograbić.